Nadchodzący sezon zimowy i okres karnawału to gwiazdy polskiej sceny muzycznej i estrady. Paradę koncertów otworzy Kasia Stankiewicz z Various Monks. Ich zobaczymy na scenie Suwalskiego Ośrodka Kultury już 29 listopada. W koncercie 90. to się nie powtórzy. Przypomnę, że lata 90. właśnie to był fantastyczny czas dla muzyki. Dziewiczą wtedy przestrzeń muzyczną wypełniły piękne piosenki. Myślę, że większość wszyscy pamiętamy. A od tego czasu zespół Various Monks króluje i w naszych sercach, i na parkietach. My wciąż tańczymy do tych piosenek. Zatem koncert będzie okazją, żeby posłuchać na żywo największych hitów zespołu z ostatnich 3 dekad. 12 stycznia uczta dla ludzi pełnych humoru. Kabaret moralnego niepokoju stanie na deskach sceny imienia Andrzeja Wajdy z programem o bardzo obiecującym tytule. Za długo panowie byli grzeczni. Równo 3 tygodnie później zespół pieśni i tańca Śląsk ze swymi złotymi przebojami, które porwą niejedno serce. Będą soliści i chór, a towarzyszyć im będzie orkiestra tej równie słynnej jak Mazowsze formacji. 10 lutego najważniejsze doroczne wydarzenie, na które zaprasza włodarz Suwałk. Gala wręczenia nagród prezydenta miasta, czyli Włócznia Jadźwingów. 5 statuetek, z których 3 wybiorą laureaci z ostatnich lat, a 2 pozostałych zwycięzców wskaże Czesław Renkiewicz. Gwiazdą wieczoru będzie Tomasz Organek z zespołem. Niewątpliwie to ogromna atrakcja dla jego fanów, a on sam z pewnością chętnie pojawi się w mieście, które odegrało niebagatelną rolę w jego życiu, zanim wyruszył w wielki świat muzycznej sceny. Na wieczór sylwestrowy, który jest jednym z najważniejszych wydarzeń każdego karnawału, zaproszono do Suwałk 3 tenorów, którym towarzyszyć będzie orkiestra kameralna Wirtuozi Lwowa. W programie znajdą się nie tylko przeboje operetkowe czy operowe, ale też spora porcja muzyki filmowej i estradowej o wydźwięku dla słuchacza lekkim, łatwym i przyjemnym. Mieszkańcy z przyjemnością spotkają się też z zespołem pieśni i tańca Suwalszczyzna. W połowie grudnia spotkamy się z zespołem pieśni i tańca Suwalszczyzna. Całkiem niedawno mieliśmy okazję podziwiać ten zespół. Sala pękała w szwach, więc myślę, że i za miesiąc będzie podobnie. Zespół wystąpi w koncercie Suwalszczyzna dla przyjaciół, czyli właściwie wszystkich suwalczan. W programie tańce suwalskie, obrazek z księstwa warszawskiego, Kujawiak z Oberkiem, tańce huculskie, czyli bardzo energetycznie, oraz blok piosenek i popis kapeli. Koncert zakończy tegoroczne obchody 10-lecia działalności Suwalskiego Ośrodka Kultury. Do planów zawierających inne ciekawe wydarzenia wrócimy jeszcze w piątek.